Dzień dobry, dzień dobry. Witam w dzisiejszym, nieco luźniejszym filmiku. Nie będziemy dzisiaj kodować w Reakcie, nie będziemy omawiać żadnych zawiłości z języka JavaScript, ale dzisiaj opowiem Wam o VS Code i wtyczkach oraz pewnych trikach, jeżeli można to tak nazwać, które stosuję w swojej codziennej pracy. Na wstępie myślę, że warto, żebym Wam powiedział, że nie jestem jakimś freakiem czy power userem VS Code'a, nie korzystam z setki różnych wtyczek i tak naprawdę jestem trochę takim ignorantem, jeżeli chodzi o produktywność wewnątrz edytora. Po prostu jeżeli do czegoś się przyzwyczaję, to tak naprawdę później ciężko mi zmienić takie przyzwyczajenia, ale parę osób na YouTubie i na fejsie pytało się mnie o różne rzeczy związane z VS Code'em, więc pomyślałem, że nagram dla Was taki materiał. Dodatkowo też zainspirowałem się dzisiejszym wpisem Tomasza z Twittera, który zapytał o jakieś triki związane z VS Code, więc wpadłem wtedy na pomysł, żeby nagrać taki materiał. Może okaże się dla Was on pomocny. Więc pierwsza rzecz, której bardzo mocno używam i bez której nie wyobrażam sobie pracy z edytorem, to terminal. Muszę się Wam przyznać, że jakby zacząłem używać VS Code parę lat, nie wiem, chyba z 2 czy 3 lata temu, głównie dlatego, że wkurzał mnie Atom i terminal w Atomie non-stop się zwieszał, więc korzystam z terminala bardzo mocno, głównie zawsze sobie odpalam w tle jakieś serwery, webpacka, jakąś konsolę. Dzięki temu mam u góry kod, a na dole mogę sobie coś debugować albo sprawdzać w terminalu. Do tego korzystam z kombinacji klawiszowej, control i tutaj ten taki backtick, nie wiem jak to po polsku nazwać, z angielskiego, więc z terminala bardzo często korzystam. Korzystam z opcji go to file, myślę, że jest ona Wam znana, po prostu możecie sobie wpisać coś i jak nie pamiętacie nazwy jakiegoś pliku, no to sobie możecie tutaj bardzo, bardzo łatwo nawigować między różnymi plikami, więc go to file jest to bardzo fajna opcja, z której korzystam. Kolejna opcja jest to control plus click w terminalu, żeby móc sobie skakać do jakichś plików, na przykład jak mamy jakiś brzydki błąd, to po prostu sobie możemy na niego kliknąć i bach, lądujemy w odpowiednim pliku, więc z tej opcji korzystam. Pytacie mnie często o skórkę, jaką mam u siebie w edytorze. Może się ona niektórym podobać, niektórym nie, ale to jest ta właśnie skórka i nazwę jej wrzucę Wam w opisie do tego nagrania. Lubię także mieć ikonki w zależności od rozszerzenia pliku, lubię mieć inną ikonkę. Myślę, że nie dla każdego jest to aż tak ważne, ale ja po prostu lubię, czasami mi to pomaga, żeby kątem oka coś tam sobie ogarnąć. Korzystam z lintera ESLint. Wiem, że nie wszystkim on przypada do gustu, ale linter generalnie, jeżeli nie wiecie, jest to taki program, który wyłapuje takie błędy, ale nie takie błędy, że coś się nie kompiluje albo że, nie wiem, wykrywa Wam błędy w Waszym kodzie, ale bardziej takie rzeczy związane z jakimiś opiniami, tak? Czyli na przykład jak macie dużo importów, to że te importy są wyświetlane w nowej linii, albo na przykład jeżeli gdzieś brakuje jakiegoś wcięcia, to taki linter jakby Wam wyłapie ten kod, mimo że ten kod normalnie by się skompilował, normalnie by się wykonał w oknie przeglądarki bez żadnego problemu, no to lintery wykrywają po prostu takie, no kolokwialnie mówiąc, pierdoły, ale myślę, że jest to dosyć ważne, zwłaszcza jak nad projektem pracuje kilka osób, no to taki linter jest przydatny, żeby tam każdy nie pisał kodu po swojemu, tylko żeby trzymać się po prostu jakichś sztywnych ram. Niektórzy też uruchamiają sobie w VS Code'zie automatyczne
jakby formatowanie kodu przez Prettiera albo przez ESLint'a. Ja akurat z tego nie korzystam. No i tutaj mamy bardzo fajną opcję Ctrl-R, dzięki czemu możemy się przełączać między projektami. Zaraz tutaj coś mam niezapisane. O, dobra, zapiszemy i możemy się przyłączyć między jakimiś projektami, więc jest to bardzo, bardzo fajna. O, tu akurat coś mam nie tak z tym projektem, ale generalnie można się szybko między projektami przełączać z użyciem Ctrl plus R. I to jest bardzo fajna opcja, która się mega przydaje w codziennej pracy. Do tego korzystam z plugina takiego, który się nazywa S7 React Redux GraphQL React Native Snippets. I w skrócie jest to taka prosta wtyczka, która na przykład w sytuacji, gdy coś tutaj mamy, jakiś kodzik i chcemy na przykład napisać use effect, ale nie pamiętamy jak się go używa, no to ten snippet nam może podpowiedzieć i podpowiada nam różne takie rzeczy. Taki bajer, myślę, że nie dla każdego, ale ja czasami z tego korzystam. Tak samo też korzystam ze skrótu Command W do zamykania tabów, bo nie lubię mieć dużo tabów pootwieranych, więc po prostu je zamykam w ten sposób. Więc tą wtyczkę już omówiłem. O tak, tutaj muszę zaktualizować jeden gem, ale to nie teraz. Generalnie korzystam też z plugina Ruby, głównie po to, że czasami jak piszę jakieś skrypty w Rubim, no to po prostu lubię też mieć linter z Rubiego, którym jest, nie nazywa się ESLint, ale taki Rubokop i on jakby jest takim robotem bardzo przyjemnym, który też wyłapuje takie błędy w formatowaniu i jakby podpowiada takie dobre praktyki formatowania kodu, jakieś praktyki związane z jak długa powinna być metoda. Jeżeli zapiszemy metodę na 40 linii, no to Rubokop nam ją podkreśli, więc też do tego mam ten plugin. Toggle sidebar. To dosyć często z tego korzystam na filmikach. Na przykład jak mam coś tutaj pootwierane i chcę, żeby ktoś się skupił bardziej na tym, co mam w tym głównym oknie, no to po prostu korzystam z tego skrótu Ctrl-B lub Command-B w przypadku Maca i to jest taka opcja, z której często korzystam. Zen Mode, czyli taki tryb, w którym jakby chowamy sobie te takie wszystkie zasobniki i mamy w pełnym trybie ekranowym po prostu wyświetlony VS Code. Z tej opcji też czasami korzystam, zwłaszcza jak komuś coś chcę pokazać, to też wydaje mi się, że wtedy jest czytelniej i bardziej można się skupić na tym, co najważniejsze, czyli nasz kod. No i jak zapomnimy sobie jakieś komendy, to można wpisać, przycisnąć sobie Command Shift P i wtedy mamy na przykład Zen Mode i tu nam podpowiada od razu VS Code, jaką mamy komendę, więc jeżeli zdarza Wam się coś zapomnieć, to możecie skorzystać z tego. Plugin do podświetlania Styled Components, bo miałem problem, że w momencie, kiedy korzystam ze Styled Components, to nie miałem podkreślanych tutaj ładnie tego CSS-a w środku, a tutaj jak chcę taki bardzo zaawansowany CSS, jak tutaj dodać do czegoś, no to po prostu jest to mega przydatny plugin. No i w zasadzie to tyle z rzeczy. Aha, jeszcze używam jednej rzeczy. W package JSON na przykład można sobie sprawdzić bardzo fajnie, jaka jest aktualna wersja danego pakietu, więc to też czasami z tego korzystam, jak nie jestem pewien, jaka jest wersja aktualna danego pakietu i czy warto by było ją zaktualizować, to też sobie wtedy najeżdżam tutaj na wersję, którą aktualnie mam w pliku package JSON.
No i w zasadzie to tyle. Jeżeli macie jakieś fajne wtyczki albo fajne trikasy z VS Code'a, to dajcie znać w komentarzu, czekam na nie i myślę, że też inni widzowie chętnie poznają rzeczy, z których wy korzystacie. To wszystko na dzisiaj, trochę taki luźniejszy materiał. Mam nadzieję, że się podobał, a ja dziękuję ci za uwagę i życzę ci miłego dnia.